Boża miłość, Boży pokój i łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z nami wszystkimi na tym miejscu. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze sobotnie nabożeństwo, właśnie aby budować się, aby wzmacniać wiarę, aby poznawać naszego Boga. Kochani, dzisiejsze rozważanie zatytułowałem "Tą drogą nigdy wcześniej nie szliście", na bazie właśnie tego fragmentu, który czytał brat Dariusz. Także kochani, takie pierwsze pytanie. Lubicie podróżować? Chyba wszyscy tak, nie? Ostatnio to było troszeczkę utrudnione. Nie wiem, niektórzy może tak mniej. Ale kochani, także chcę wam powiedzieć naprawdę, jak jest dobra podróż, świetna wyprawa, to powiem, człowiek się czasem nie przejmuje. Także kochani, jak będzie pierwsza i nie będziecie znużeni, to będzie wszystko w porządku. A więc kochani, ruszamy. Wiecie, kiedy wybieramy się gdzieś w podróż i nie znamy miejsca, to przygotowujemy się do tej wyprawy, prawda? Ja bynajmniej tak robię, no, próbuję jakoś coś poczytać, wiecie, coś się dowiedzieć, przewodniki, to, tamto. A jak jeździcie drogą, czy chodzicie drogą, którą znacie, to jak to się mówi, chodzimy tak zwane na pamięć, nie? Że czasem kierowcy chyba to znają, nie? Zmienili zakaz wjazdu jednokierunkowo, a my wjeżdżamy, no bo... Czy zawsze tak było, nie? Chyba większość kierowców tego doświadczyła. Jeździmy na pamięć po prostu. Chodzimy, bo znamy tą drogę. Ale kiedy wybieramy się w jakąś drogę, której nie znamy, to przygotowujemy się. Dzisiaj technika pozwala nam, że wiecie, na GPS-ie to możecie dzisiaj co do metra określić sobie miejsce, w które chcecie pojechać na drugiej półkuli. I wszystko dokładnie wiedzieć, zaplanować. I to jest pewien komfort dzisiaj. Ale kochani, i tak, kiedy udajemy się w taką podróż, w taką drogę, to jak jedziemy? Ostrożnie, nie? Bardziej się rozglądamy, patrzymy, bo to jakieś nowe miejsca. Gdzieś człowiek jest bardziej skoncentrowany na tej drodze, myśli o tym. A tak, jak jeździ rutynowo, to myśli o wielu innych rzeczach i sobie jedzie. Kochani, ja dzisiaj chcę, abyśmy właśnie wybrali się w pewną fantastyczną podróż. Powiem wam, od ponad roku czasu właśnie ta historia z Księgi Jozłego, wejścia narodu izraelskiego do Ziemi Obiecanej, jakoś tak za mną chodziła. I wiecie, czytam ją, studiuję, słucham, jak jeżdżę samochodem, słucham Księgi Jozłego, czy pewnych fragmentów książki związanych z tą historią. I powiem wam, wydawało mi się, że już dużo wiem. Ale dzisiaj rano, jeszcze kiedy tu usiadłem, otworzyłem znowu, myślę sobie, wow, przecież to jest tak, a nie tak. Kochani, to jest fascynujące. Kilkadziesiąt razy już tą historię czytałem. I znowu coś nowego. Ale kochani, zanim do szczegółów, to kilka myśli takich wprowadzających. Kiedy Bóg wyprowadza naród izraelski z Egiptu, to jest ta podróż, to jest ta droga. Tak z tego, co obliczają bibliści, około 3-4 tygodni to można by było przejść, ale chodzili 40 lat. No, można sobie zadać pytanie, dlaczego, ale to nie na dzisiaj, dlaczego te 40 lat. Wiecie, kiedy Mojżesz jako przywódca przez 40 lat prowadził naród izraelski, dochodzi do granic Kanaanu, ziemi obiecanej. I w 5 Księdze Mojżeszowej, tam w 34 rozdziale, w wierszu pierwszym mamy sprawozdanie, kiedy to właśnie naród izraelski dociera już prawie do celu. I czytamy o Mojżeszu, że potem Mojżesz wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pisga, który jest naprzeciw Jerycha. I Pan pokazał mu całą ziemię od Gileadu aż do Dan. Wiecie, kiedy naród izraelski szedł, to tak akurat się złożyło, że kiedy mieli już dojść do Kanaanu, to obchodzili tak Morze Martwe po stronie wschodniej, dzisiejsza Jordania, i doszli właśnie do tych, jak tutaj jest powiedziane, stepów moabskich, i tam są wzgórza, między innymi góra Nebo i szczyt Pisga. Miejsce, z którego jest niesamowity widok na Dolinę Jordanu
Jerycho. To jest gdzieś około 20-kilku kilometrów, gdzie pięknie widać właśnie Jerycho i również Jerozolimę, te wszystkie okolice związane z tym, co widzimy w okolicy Doliny Jordanu. Miałem okazję być w tym miejscu i wiecie, kiedy stanąłem tam na wzgórzu Pisga, kiedy mogłem popatrzeć na to, co Mojżesz widział. Widok niesamowity. Mojżesz, jak wiemy, potem umiera, nie wchodzi do Kanaanu i to powoduje, że tak naprawdę Mojżesz mógł gdzieś z oddali to wszystko zobaczyć. Ale piękne było to, że Mojżesz nie tylko zobaczył tą ziemię obiecaną, Kanaan, ale zobaczył też całą historię, którą Bóg mu pokazał w przyszłości. I to było coś niesamowitego, co Mojżesz mógł doświadczyć i przeżyć. Potem wiemy, Mojżesz umiera, naród go opłakuje przez 30 dni i przychodzi moment, kiedy mają wejść do ziemi obiecanej. I chcę, abyśmy przeczytali teraz fragment z pierwszego rozdziału Księgi Jozłego i tam od wiersza pierwszego przeczytamy, od pierwszego po jedenasty. Księga Jozłego, czytam pierwszy rozdział od wiersza pierwszego. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozłego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni do Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Hetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą i nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, abyś ściśle czynił wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś ściśle czynił wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przyrzekłem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wtedy wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz. Przejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi, przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za 3 dni przeprawicie się tu przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Pan Bóg wasz daje wam na własność. A więc, kochani, Bóg powołuje Jozłego, następcę Mojżesza, człowieka, który ma wprowadzić naród izraelski do Kanaanu, do ziemi obiecanej. I tak jak w tych słowach tutaj czytamy, Bóg w szczególny sposób jakby inspiruje czy zachęca Jozłego do tego, aby był jaki? Mocny i mężny. 6 werset. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą ja przysięgłem dać ich ojcom. I 7 werset powtarza to. Bądź mocny, mężny. I jeszcze raz w późniejszych słowach, 9 wersecie. Bądź mocny i mężny. Nie lękaj się, nie bój się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą. Kochani, czyż dzisiaj te słowa nie są aktualne? Aktualne dla mnie, dla ciebie, dla nas? Bądź mocny i mężny. Nie bój się, nie lękaj się. Świat dzisiaj żyje w lęku, w obawie, a Bóg dzisiaj kieruje do nas słowa. Bądź mężny, bądź odważny.
Oczywiście wiemy, że Jozue miał świadomość wagi pewnego zadania, odpowiedzialności, która została na niego złożona. I kochani, przypominamy sobie również, kiedy naród izraelski wędrował po tej pustyni, w pewnym momencie Mojżesz wysłał zwiadowców do ziemi obiecanej, 12. I pamiętacie, jak oni wrócili, jakie były sprawozdania? 10 co mówiło? To tej ziemi to my nie zdobędziemy. To się nie da. Tam są takie wielkoludy, a miasta jakie warowne. No, obfite oczywiście, no. Ale tam się nie da tego, to się nie da tego zdobyć. A Jozue i Kaleb co mówili? Pan da nam tą ziemię. I teraz Bóg powołuje Jozuego jako tego, który był tam, widział. I właśnie mówił te słowa, Pan da nam tą ziemię. I Bóg powołuje Jozuego. Jeszcze na dowód tego, wiecie, przynieśli takie kiście winogron, że musieli je nieść na drągu, bo tak obfita i żyzna ziemia. Ale kochani, w tych słowach również czytamy, że Bóg mówi do Jozuego o pewnych warunkach, abyś ściśle czynił wszystko według prawa, według mojego słowa, według moich zaleceń. Co więcej mówi, rozmyślaj o tej księdze. Innymi słowy, Bóg dzisiaj mówi do mnie i do ciebie. Ta księga jest źródłem mądrości. Ta księga jest tym żywym słowem Bożym. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy i tak jak tu jest powiedziane, aby była blisko twoich ust. Dziel się tym, przekazuj innym, karm się tym słowem, bo to jest to źródło tej siły, mocy i mądrości. Bóg również daje obietnicę, że wszędzie, gdzie cię pośle, to poszczęści ci się. Będę cię prowadził, będę cię chronił, strzegł. To jest Boża obietnica. I tak jak czytaliśmy tutaj, Bóg mówi do Jozuego, przekaż ludowi, przygotujcie sobie żywność i przygotujcie się w drogę, bo za 3 dni przeprawicie się przez Jordan. Tam jeszcze jest ten epizod opisany w 2 rozdziale, kiedy to Jozue wysyła też 2 zwiadowców do Jerycha, aby dowiedzieć się, tam jest cała ta historia z Rahab, ale dzisiaj do tego nie będę się odnosił. I chcę, abyśmy teraz sięgnęli już do 3 rozdziału Księgi Jozuego i zwrócili naszą uwagę na te słowa, czy te myśli, które dzisiaj są jakby meritum naszego rozważania. Czytam 3 rozdział Księgi Jozuego od 1. Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli. On oraz wszyscy synowie izraelscy z Shittim i przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. Po upływie 3 dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów lewitów niosących ją, to także wy wyruszycie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. A Jozue rzekł do ludu, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Do kapłanów zaś Jozue rzekł, podnieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli więc skrzynię przymierza i szli przed ludem. A Pan rzekł do Jozuego, dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię przymierza, gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymacie się w Jordanie. Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich, zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana Boga waszego. Jozue rzekł, po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Hetejczyków, Hiwejczyków, Peryzejczyków, Girgezejczyków, Amorejczyków, Jebuzejczyków.
Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Weźcie sobie więc 12 mężów z plemion izraelskich, po jednym z każdego plemienia. Gdy zaś stopy kapłanów niosących skrzynię Pana, władcy całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan, i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem, i gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów. Wody zatrzymały się, płynące z góry stanęły jak jeden wał, w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, zniknęły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący skrzynię przymierza Pana stanęli pewni na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawił się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. Niesamowita historia, niesamowity opis. Jozue mówi, kiedy wstał wcześniej rano, mówi do wszystkich synów izraelskich: ruszamy z Szittym. Szittym to było gdzieś około 10 kilometrów od doliny, od samego już koryta rzeki Jordan, właśnie po tej stronie wschodniej Jordanu. I czytamy, że wyprawili się, a po upływie 3 dni przeszli przełożeni przez obóz. I coś szczególnego Bóg powiedział Jozuemu, aby dokonano. Czytamy: gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów lewitów niosących ją, to także wy wyruszycie z waszych miejsc i pójdziecie za nią. Skrzynia przymierza Pana. Wiecie, kiedy naród izraelski wędrował przez te lata po pustyni, to Bóg w pewnym momencie Mojżeszowi powiedział co? Zbudujesz mi przybytek, namiot, bo ja chcę być wśród was. I ten namiot został zbudowany. Świątynia, miejsce święte, miejsce najświętsze, Szekina, gdzie Bóg się objawiał w nocy, w słupie ognia, w dzień, w obłoku, który ich chronił przed słońcem. Bóg mówi: ja chcę być z tobą. Ja chcę cię prowadzić. I teraz Jozue dostał polecenie od Boga. Niech skrzynia przymierza przejdzie przed całym ludem. I niech ta skrzynia pójdzie przed wami. I mieli czas na przygotowanie. Właśnie tam w okolice Szittim, gdzie przygotowali się do tego, aby przeprawić się przez Jordan. I czytamy, że kapłani mieli z tą skrzynią przymierza przejść przed ludem. I mieli dokonać coś szczególnego. Werset 5. Poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Wiecie, bardzo ważna rzecz. Poświęćcie się. Co to znaczy poświęcić się? Tak, poświęcić dla jakiejś sprawy. Inaczej możemy powiedzieć, Bóg chciał, aby odnowili jakby z Nim przymierze, tą osobistą relację, aby swoje życie oddali znowu w ręce Boga. Bóg mówi: pojednajcie się. To łączy się też z wyznaniem grzechów, z pokutą, z odwróceniem się od tego, co złe. Dlatego Bóg mówi: poświęćcie się na nowo. My wiemy, jak wyszli z Egiptu, kiedy Mojżesz wyszedł na górę, aby rozmawiać z Bogiem, to co zrobili? Cielca sobie zbudowali. Też niewiele czasu trzeba było. A teraz Bóg mówi: poświęćcie się na nowo. I rzeczywiście to był taki czas przygotowania, takiego poświęcenia. Ale kochani, czytamy, że właśnie kapłani mieli przejść z tą skrzynią przymierza przed całym ludem. A potem, kiedy mieli wyruszyć, to czytamy, że w wierszu 4: tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci i nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie iść.
Jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. Pytanie, które warto sobie postawić. Dlaczego Bóg mówi, niech będzie pewna odległość pomiędzy skrzynią przymierza a wami? 2000 łokci. Ile to jest 2000 łokci? Około kilometra. To łokieć to jest około pół metra. Ale kochani, w różnych przekładach różnie czytamy, że niech będzie jakby plac około 2000 metrów. I badam, analizuję jeszcze ten temat, czy dokładnie to jest kilometr pomiędzy tą skrzynią a ludem, który miał iść, ale na pewno miała być pewna odległość i pewien dystans. Ale kochani, warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Tak jak wam powiedziałem, miałem przywilej być tam na tym miejscu, w tym miejscu, gdzie naród izraelski przechodził przez Jordan. To jest miejsce również Betabara, gdzie został ochrzczony Jezus. To jest dokładnie mniej więcej ten sam rejon rzeki Jordan. I kiedy miałem okazję stanąć tam w tej okolicy Shittim i już później bliżej właśnie morza, bliżej jeziora, bliżej rzeki Jordan, to rzeczywiście jest to dolina, z górze Pisga, to z góry ładnie wszystko było tam widać, a tam jest dolina. I tam jest takie miejsce, gdzie koryto rzeki Jordan rozlewa się, tak meandruje, tak wylewa i czasami, wiecie, poziom tej rzeki jest gdzieś około 2 metrów i tam właśnie ludzie przychodzą się chrzcić. Dzisiaj tam chrzcił właśnie też Jan. Ale w porze mokrej, czyli w porze żniw, kiedy są opady, to ten poziom wody jest o wiele wyższy i tam jest taki wskaźnik, że ten poziom wody nawet sięgał czasami 6 metrów. A więc możemy sobie wyobrazić potężna rzeka, potężna ilość wody, która przepływa. I odpowiadając sobie na to pytanie, dlaczego ta odległość pomiędzy tą skrzynią przymierza, to znalazłem dwie takie odpowiedzi. Jedna to taka techniczna, bo kiedy kapłani mieli wejść do wód Jordanu, i wody Jordanu miały się zatrzymać, i czytamy, że te, które płyną tam od gór Hermonu, właśnie one miały się zatrzymać, jak jeden wał, tak jak czytaliśmy w tych słowach, a ta woda miała spłynąć do Morza Martwego. Też jest około 10 kilometrów do Morza Martwego, Morza Słonego, jak go nazywa tutaj Jozue. I ta woda miała spłynąć. I kiedy kapłani właśnie weszli i stali na środku rzeki Jordan, ze skrzynią przymierza, to lud, który stał wzdłuż brzegu Jordanu, mógł spokojnie widzieć, że tam stoi skrzynia przymierza. I wtedy na tej szerokości mogli spokojnie się przeprawiać w stronę Jerycha. To jest taka techniczna jakby kwestia, że ta odległość pomagała im, że oni widzieli, gdzie jest ta skrzynia przymierza i mogli spokojnie przejść. Ale kochani, pewna głębsza myśl. Bóg jest Bogiem świętym. Pamiętacie, kiedy Mojżesz spotkał się z Bogiem przy krzewie gorejącym? To, co Bóg powiedział do niego? Zdejm sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Podobnie Jozue, kiedy spotyka jakiegoś wojownika, już potem, kiedy są w ziemi kananejskiej, mówi, a ty jesteś z naszych, czy z przeciwników? Ale okazało się, że z kim się spotkał? Z samym wodzem wojsk, z Panem Bogiem. I on mówi, zdejm obuwie. Kochani, Bóg jest Bogiem świętym. I to pokazuje nam, że my mamy mieć szacunek, autorytet względem Boga. Bóg, przepraszam za stwierdzenie, to nie jest jakiś koleś z podwórka, z którym się możesz tak po prostu przekomarzać i w różny sposób go traktować. Nie, Bóg jest Bogiem świętym. Oczywiście Bóg chce być blisko nas. On chce być naszym najlepszym przyjacielem. Ale kochani, Bóg to jest święty Bóg, którego autorytet, szacunek my powinniśmy mieć do Niego. I dlatego też ta historia pokazuje nam, że Bóg oczekuje też tego właściwego naszego stosunku do Niego, uznania tego autorytetu, tej świętości, tej chwały, tego majestatu, oddania Mu poprzez to czci i uwielbienia. I rzeczywiście, kiedy myślimy o tym, to Bóg jest takim. I w tej drugiej części tego 4 wersetu czytamy, że
Ja pójdę przed wami, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo nigdy przedtem tą drogą nie przechodziliście. Kochani, czyż dzisiaj może nie jest czas, aby właśnie w szczególny sposób Bogu oddać cześć, nakierować uwagę ludzi na to, że jest jeden Bóg, ten święty, ten prawdziwy, któremu należy się cześć, a droga, którą przyszło nam iść, nie znamy jej. Wiecie, kochani, wkroczyliśmy w historii tego świata w pewien nowy etap. Czy się nam to podoba, czy nie, ale to jest droga, która prowadzi nas do tego, co mówi proroctwo z Księgi Daniela. Do tego królestwa, które nastanie, które już nie przeminie. Bo te wszystkie będą przemijać, ale nastanie takie, które już nie przeminie. I to jest ta droga. Ona nie będzie łatwa, ale my wchodzimy w ten etap. Wierzę, kochani, że to, co Bóg przygotował dla narodu izraelskiego, przygotowuje również dzisiaj dla swojego ludu, wierzących, jego dzieci, które chcą iść tą drogą. I kochani, dalej czytamy w tym sprawozdaniu, że tą drogą nigdy wcześniej nie przechodzili, ale Bóg chce iść przed nimi i chce ich prowadzić. Co więcej, w siódmym wersecie jest bardzo ciekawa myśl, która odnosi się do Jozłego, którego Bóg powołał jako przywódcę. I mówi tak: dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Wiecie, Bóg jest niesamowity. Bóg powołuje przywódców. I tak powołał Mojżesza, który na początku mówił co? Panie, ja to się nie nadaję. A kiedy czytamy, to był to jeden z najlepszych liderów i przywódców, który prowadził taką rzeszę. Trzeba mieć niesamowite naprawdę, wiecie, samozaparcie i taki dar przywództwa. Jozue, o którym czytamy, że Bóg teraz mówi: ja zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela. Wiecie, to jest taka lekcja dla liderów, przywódców. Liderzy, przywódcy będą wywyższani przez Boga. Ale wiecie, niestety jest taki często gdzieś taka pokusa, że jak kimś jesteśmy, to mówimy, no teraz to ja się liczę, no teraz to wszyscy muszą mnie słuchać. I czasami sami chcą się wywyższać. A tu jest taka lekcja pokory. Bóg mówi: ja będę cię wywyższał. Nie ty, ja cię wywyższę. Na oczach całego ludu. I kochani, myślę, że to niebezpieczeństwo zagraża mi, każdemu, kto wydaje mu się, że może no jest tym najlepszym, tym, który się nadaje. A wiecie, to się objawia, zresztą my to widzimy w świecie polityki, ale nie tylko w świecie polityki, w Kościele też gdzieś to się zaczyna czasami przejawiać. Ale kochani, Bóg mówi: ja będę cię wywyższał. Jeśli chcę budować twój autorytet, to mówi, to ja to będę robił. To ja będę budował ten autorytet. I kochani, Bóg jest fenomenalny. I to robił z Mojżeszem i to robił z Jozłem. Kochani, wierzę, że każdy z nas został powołany do pewnej odpowiedzialności. I jeśli będziemy mieli ten zdrowy dystans do Boga, ten zdrowy, czyli rozumieli świętość, autorytet Boga, jego mieli na pierwszym miejscu, to też będziemy mieli ten właściwy dystans do tego, czym Bóg nas obdarzył. I wierzę, że tego chce Bóg nas również uczyć. Właśnie w tej drodze, którą idziemy, która nie jest łatwa, którą jeszcze do tej pory nigdy nie szliśmy. Kochani, Bóg również dokonuje wielkich rzeczy, bo wiersz 8, gdzie mówi, że gdy dojdziecie do wód, one się zatrzymają, oni nieśli tą skrzynię. Nawiążę tylko jeszcze do niektórych myśli tutaj, powiedzmy werset 10, że to jest Bóg jaki? Żywy. Po tym poznacie, że to jest Bóg żywy. Tak, dzisiaj ludzie mają różnych bogów.
I zresztą znamy to z opisów kart Pisma Świętego, gdzie prorocy mówili, możecie mieć bogów z czego? Z kamienia, z drewna, możecie do nich wołać, ale co? Oni nic nie słyszą, oni nie odpowiedzą. Tutaj mamy pokazane, Bóg jest jeden, żywy, prawdziwy. Ba, co więcej, w kolejnych wersetach, w wierszu 11 jest powiedziane, to jest Pan całej ziemi. To jest ten Bóg. To jest ten prawdziwy Bóg. Nie ma innego. I kochani, to dzisiaj potrzeba mówić ludziom. W to potrzeba nam wierzyć i tym dzielić się z innymi ludźmi. I kochani, kiedy tak wyobrazimy sobie jeszcze raz tą scenę, kiedy ta woda zatrzymuje się, wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że kiedy kapłani weszli z tą skrzynią przymierza i doszli na środek rzeki Jordan, tam stanęli, czytamy, i tam stali przez cały czas, a lud przeprawiał się przez rzekę i przeszli właśnie na drugą stronę suchą nogą. I kochani, w 4 rozdziale mamy fantastyczny opis już tego, co się dzieje w trakcie i po już tym, jak przechodzą przez ten Jordan. Czytam 4 rozdział od wiersza 4. Gdy tedy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozłego, weźcie sobie z ludu 12 mężów, po jednym z każdego plemienia i nakażcie im, wydobądźcie ze środka Jordanu, stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni. Przynieście je ze sobą i złóżcie je na miejsce, gdzie dziś będziecie nocować. Jozue przywołał więc 12 mężów, których wyznaczył spośród synów izraelskich, po jednym z każdego plemienia i rzekł do nich, przejdźcie przed skrzynią przymierza Pana Boga waszego na środek Jordanu i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich, aby to było znakiem pośród was, gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą, co znaczą dla was te kamienie. Odpowiedzcie im, że wody Jordanu zostały rozdzielone przed skrzynią przymierza Pana, gdy przechodziła przez Jordan. Zostały rozdzielone wody Jordanu i te kamienie są dla synów izraelskich pamiątką na wieki. I uczynili synowie izraelscy tak, jak nakazał Jozue. Wydobyli 12 kamieni ze środka Jordanu, jak powiedział Pan do Jozłego, według liczby plemion izraelskich i przynieśli je ze sobą na miejsce, gdzie mieli nocować i tam je złożyli. Postawił też Jozue 12 kamieni pośrodku Jordanu, w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza. Są tam one do dnia dzisiejszego. A więc kiedy przechodzili przez ten Jordan, kapłani stali na środku rzeki Jordan, naród się przeprawił i czytamy, że Mojżesz powiedział, żeby z każdego plemienia po jednym mężczyźnie zabrali z tego miejsca, gdzie stały stopy kapłanów, jeden kamień. I aby przynieśli te kamienie na drugą stronę, właśnie już na stronę zachodnią rzeki Jordan. Złożyli je w Gilgal. Za chwileczkę przeczytamy również te słowa. Ale wiecie, niesamowite jest również to, że 12 kamieni w tym miejscu, gdzie stały nogi kapłanów, też położono, aby zostały tam i czytamy, że są one tam do dnia dzisiejszego. Wiecie, byłem tam, szukałem, ale nie znalazłem. Ale myślę, że rozumiemy kontekst tej wypowiedzi. Jozue, kiedy to pisał, to właśnie w tym czasie się to odnosiło. Ale kochani, niesamowite również z tej historii jest to, że te kamienie miały mieć szczególne pewne znaczenie. Miały przypominać następnym pokoleniom, dzieciom, tych, którzy weszli do Kanaanu, że suchą nogą właśnie przeszli przez Jordan. Przeczytajmy jeszcze może kolejne teksty. Może jeszcze werset 14. Tutaj też takie znowu nawiązanie. W tym dniu wywyższył Pan Jozłego na oczach całego Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez całe jego życie. I dalej od wiersza 19 mamy takie oto sprawozdanie. Lud
wyszedł z Jordanu 10 dnia pierwszego miesiąca i rozłożyli się obozem w Gilgal po wschodniej stronie Jerycha. A owe 12 kamieni, które zabrali z Jordanu, postawił Jozue w Gilgal. I rzekł do synów izraelskich, gdy w przyszłości wasi potomkowie pytać się będą w swoich ojców, co znaczą te kamienie, pouczcie waszych synów, mówiąc, suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan. Gdyż Pan Bóg wasz wysuszył wody Jordanu przed wami, a aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan Bóg wasz uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed wami, aż się przeprawiliśmy, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna i abyście się bali Pana Boga waszego po wszystkie dni. A więc, kochani, kiedy wyszli z tej wody, kiedy wyszli z koryta rzeki Jordan, tamci zabrali tych 12 kamieni i zanieśli je do Gilgal. Tam je złożyli. To jest około 3 kilometrów od rzeki Jordan w stronę Jerycha. Do Jerycha jeszcze jest potem 4 kilometry. A więc od rzeki Jordan do Jerycha jest 7 kilometrów, a 3 kilometry od brzegów rzeki Jordanu do Gilgal jest około 3 kilometrów. I tam te kamienie nieśli i tam je złożyli. Kochani, Gilgal... To słowo oznacza krąg z kamieni, koło jakby z kamieni, nawet jako koło wozu bojowego, coś w tym sensie, a więc koło, krąg z kamieni. I tam złożyli właśnie te kamienie i czytamy, one miały przypominać właśnie potomnym, kolejnym pokoleniom, że suchą nogą przeszli przez Jordan i również, że suchą nogą przeszli przez Morze Czerwone. I to jest niesamowite, że Bóg właśnie w taki sposób fascynujący prowadził naród izraelski do Kanaanu, do ziemi, którą im obiecał. Kochani, my dzisiaj pielgrzymujemy do Kanaanu niebiańskiego. I to jest pewne. Jezus to powtórzył w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Mówi, idę przygotować wam miejsce, a kiedy przygotuję, to przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Wierzę, że Bóg przygotowuje również i przywódców, liderów. I tak jak w tym 14 wierszu tego 4 rozdziału było powiedziane, w tym dniu wywyższył Pan Jozłego na oczach całego Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez całe jego życie. Kochani, tak sobie myślę, czy tak Bogu na tym zależało, żeby oni się tak go bali? Czasami się przydaje. Tak, to w przypadku, powiedzmy, historii Mojżesza to się dość często przydawało, kiedy ten tłum szemrał, biadolił, różne rzeczy robił. To czasami trzeba było. Ale kochani, my chyba to rozumiemy głębiej. Tak jak jest powiedziane, że mamy bać się Boga. Czy nienawidzieć grzechu i zła. Tak naprawdę Bóg chce być blisko nas. On chce być w nas, tak jak Jezus mówi. Ja chcę trwać w tobie. Ja we mnie, a wy we mnie, a ja w was. Ale to, co jest istotne, aby mieć świadomość świętości, autorytetu Boga i świadomość też tego, że jeśli Bóg powołuje nas do jakiegoś zadania, to On będzie budował też nasz autorytet. My nie musimy o to zabiegać. My nie musimy o to walczyć. To On jest tym, który to buduje. I fascynującym jest to, że Jozue, Mojżesz, pomimo, że popełniali też błędy, ale Bóg ich w tym wszystkim prowadził. I byli tą inspiracją dla ludu. Kochani, ja wierzę, że Bóg chce nas prowadzić tą drogą. I też chcę, abyśmy mieli takie kamienie w naszym życiu. Takie kamienie jak w Gilgal. Miej takie kamienie w swoim życiu, to znaczy takie doświadczenia z Panem Bogiem. Nie kamienie, które nosisz takie, wiecie. Ale takie doświadczenia w twoim życiu, do których możesz wracać. Kochani, ja mam taki zeszyt z lat 90., jak zacząłem poznawać Boga. Jak byłem zbuntowany, jak oczywiście wojowałem z Panem Bogiem. A potem Pan Bóg stanął na mojej drodze i zaczął dokonywać pewnych rzeczy.
I kochani, ja do tego zeszytu wracam. To są te kamienie. Kochani, miejcie w swoim życiu takie kamienie, do których wracacie, aby przypomnieć sobie, jak Bóg was prowadził w przeszłości. I tak jak napisała Ellen White, bo kiedy będziemy pamiętali, jak Bóg nas prowadził w przeszłości, to łatwiej nam będzie iść z Bogiem w przyszłości i w teraźniejszości. Zmierzać tą drogą, której nie znamy, ale mamy pewność, że Bóg idzie przed nami. I tak jak Bóg chciał iść przed nimi, i to w pewnej odległości, mówi, bo ja was tą drogą poprowadzę, ja będę szedł przed wami. Kochani, Bóg dzisiaj chce iść przed nami. Czasami tak się zdarza, że my go chcemy wyprzedzić. I to się źle kończy często. Bóg mówi, nie, idź za mną. Miej ten zdrowy dystans. Słuchaj mnie. Zresztą Pan Jezus to powiedział, Bóg to powiedział, kiedy Pan Jezus na wzgórze przemienienia miał możliwość spotkać się z Mojżeszem i Eliaszem. I kiedy Piotr oczywiście powiedział, co? Zbudujmy tutaj namioty, tu się tak rozłóżmy, tu będzie tak fajnie, my tu już sobie zostaniemy. A głos z nieba się odezwał i co powiedział? Wy Jego słuchajcie. Przecież jest jeszcze misja, jest zadanie, jest plan. To jest ta droga. A nie rozłożyć się i siąść i powiedzieć, no fajnie nam tu. Jezus ma plan, ma zadanie dla ciebie i dla mnie. On dzisiaj chce jeszcze nas prowadzić tą drogą, która jest przed nami. My nie wiemy, jaka ta droga jest. My jej nie znamy, ale On ją zna bardzo dobrze. I kochani, tak podsumowując tą historię, kochani, wiele jeszcze wątków i wniosków można by było tutaj wyciągnąć, ale postanowiłem zebrać to w 7 tylko. Oto dzisiaj tak sabat, nie? To tak 7, łatwo zapamiętać dla Andrzeja, dla mnie, dla reszty też. 7 to będzie tak łatwo. Kochani, pozwólcie na takie podsumowanie. Pierwsza rzecz. Bądź mocny i mężny. To jest pierwszy apel, jaki płynie z tych słów. Bądź mocny i mężny. Nie poddawaj się. Bez względu na to, co się dzieje. I tak jak apostoł Paweł też napisał, my wędrujemy nie w oglądaniu, ale w wierze. Bo jak oglądamy naszymi zmysłami, czyli wzrokiem, słuchem, no węchem powiedzmy i jeszcze różnymi innymi, to jakie odczucia czasami przychodzą? Lęku, obawy, strachu. Ale kochani, my w wierze mamy pielgrzymować. Wiarą, a wiarą my jesteśmy gdzie? W okręgach niebieskich, jak pisze apostoł Paweł. On mówi, ja wiarą jestem w Jezusie Chrystusie, czyli jestem złączony z Nim, a Jezus jest w niebie. Ja wiarą jestem tam. Ciałem jeszcze tu pielgrzymuję, po tej ziemi. Ale wiarą uchwycony Jezusa Chrystusa, więc bądź mocny i mężny. Druga myśl. Czyń wszystko zgodnie ze Słowem Bożym. Tak jak Bóg powiedział do Jozłego. Niech ta księga nie oddala się od ciebie, ani w dzień, ani w nocy. Czyń wszystko zgodnie z tym. Nie szukaj innych wyznaczników. Ten jeden ci wystarczy. Ta księga. Jeśli tego będziesz się trzymał, to możesz być spokojny, że idziesz właściwą drogą. Po trzecie, właśnie uznaj ten autorytet Boga, tą Jego świętość. Ellen White opisuje, że gdybyśmy zdali sobie do końca świadomość z Jego świętości, jakim On jest, to by nas przeraziło. Ale kochani, Bóg chce być blisko nas, ale chce, abyśmy mieli świadomość, że On jest Panem całej ziemi, On jest Królem Wszechświata, On jest tym jedynym prawdziwym Bogiem. Po czwarte, poświęć się dla Boga. Właśnie zrewiduj swoje życie. Może ten czas dzisiaj to jest taki jego zrewidowania dla wielu ludzi, zastanawienia się, może odwrócenia się od pewnych rzeczy, może przewartościowania pewnych priorytetów w naszym życiu. Poświęć się dla Boga. Po piąte, bądź pokorny. Jeśli jesteś liderem, przywódcą, czy masz pewną odpowiedzialność, to bądź pokorny. Pan będzie cię wywyższał. Nie wywyższaj się ty, ale w pokorze służ innym, tak jak Pan Jezus powiedział. Uniżył samego siebie i stał się sługą. Aż w końcu oddał swoje życie, aby zbawić ciebie i mnie. Takim był liderem, takim był przywódcą.
Po szóste, miej właśnie takie kamienie w swoim życiu. Takie kamienie, takie doświadczenia z przeszłości, do których możesz wrócić. I kiedy przyjdzie trudny czas, to powiesz: Panie, jak to było cudownie, jak Ty mnie wtedy prowadziłeś. Wierzę, że teraz też mnie przeprowadzisz. I po szóste, i po siódme, pozwól, aby Bóg szedł przed Tobą. Aby On Cię prowadził tą drogą. Nie wyprzedzaj Go. Nie przyspieszaj. Bo my czasami mamy takie tendencje, ja wiem sam po sobie, że na skróty, szybciej, żeby to już było. Brak cierpliwości czasami, żeby tą drogą, tą właściwą, jak to Bóg chce, żebym poszedł. Bóg mówi: pozwól, że ja pójdę przed Tobą. Tą drogą nigdy wcześniej nie szliście. Ale Bóg mówi: ja chcę iść przed Tobą. Ja chcę Cię prowadzić. I dałby Bóg, abyśmy w tym czasie, w jakim przyszło nam żyć, wejściu do tego niebiańskiego Kanaanu. Wierzę, że te wydarzenia, które dzieją się na świecie, tylko nas upewniają o tym, że ten dzień jest coraz bliższy. I wierzę, że ta droga, którą przyszło nam iść, której nie znamy, ale jeśli będziemy się trzymali Jego i stosowali do tych rad, wskazówek, o których mówi nam Słowo Boże, to możemy być bezpieczni, że doprowadzi nas do celu i że będziemy mogli ucztować razem z naszym Panem, Królem, tam w niebie, a potem na ziemi, gdzie będzie wieczne szczęście, wieczna radość, za czym tęsknimy i wierzę, modlimy się o to i do tego zdążamy i tego życzę nam. Amen.